I witam wszystkich w wykończeniu, go zagrajmy w Assassin's Creed. Tutaj sobie mapę ładujemy, więc lecimy. Zabiliśmy ostatnio Juana Borgi. Nie obraźcie się, nagrywam odcinek za odcinkiem, więc tak praktycznie to... cały czas gram w tą grę. Piwko dopiłem, więc możliwe, że tak troszeczkę będę gadał od rzeczy. Ale tak, gra śmierdzi groszem. Daj ta wy mi spokój. Wszystkich tutaj przyzwałem. Miło. Miło was zabić. To są nawet nasi ludzie, więc fajnie. Dzieje się w Rzymie. Wcześniej była Florencja. W sumie czeka na Revelation. Revelation też to był taki przełom. To był całkowity też taki przełom w produkcji Assassin, więc... Trójka też w ogóle. Trójkę muszę sobie kupić oddzielnie. Czekam już na jakąś promocję, bo jest... Nie rozumiem tego. Możecie mi wytłumaczyć, czemu jest trójka, a potem wyszedł Remastered i jest całkowicie dziwnie. Jest całkowicie drożej ta gra, tak? Śladem złota. Dziewczęta Klaudii ukradły pieniądze bankiera, ale w Rosji Inflowie pojawiły się kłopoty. Akceptuję. O, pozabijały się. Ta rodzinka to jest śmieszna. Cyk. Synchronizacja piąta, sekwencja zakończona. Zarąbiście. Gramy dalej. Kolekcjoner. No dobrze, dobrze, dobrze. Baron de Valois, pewnie. Voila. Przychod Rzymu zwiększył się. Co my tutaj odblokowaliśmy? Ciekawego, odblokowano nowe zlecenia. Oczywiście, że tak. W sklepach kowalskich odblokowano nowe przedmioty. Oczywiście też, że tak. W sklepach Marszana odblokowano nowe przedmioty. Oczywiście, że też tak było. Nowe zdania złodziei, spotyka się z La Volpe w Gildii Złodziei. Oczywiście, że też tak. Nowe zdania kurtyzan. Oczywiście, że również. Czyli misji coraz więcej. A my idziemy sobie do kowala. Inwestycje, zainwestujmy sobie coś. 3900 to prawie jakbyśmy 10 tysięcy wstawili. O, brakuje cały czas troszeczkę. Naprawa wszystkiego. A może jeszcze nie, poczekajmy. Kupmy sobie coś nowego. To mamy, mamy, mamy. Wybaczcie, a tych nagoleników jednak nie mamy. To bym bardzo chciał. O nie, Kiris Rondol. A, bardzo bym chciał zdobyć. Czekajcie, Rondoler a rzymski. A, jednak warto zmieniać. Dobrze, uzbrojenie. Wenecki bułat. O, stary miecz syryjski, też ciekawość. Półtorak też ciekawość. Spadalunga. Mała broń, zobaczmy. Nóż rzeźnicki, mamy też i puginał. Albo kościany sztylet Romulusa. Dobra, na razie nic zadania kupców. Tutaj widzę, doszło nam kolejne. Monety Vlada Palownika cały czas. Nam się robią. Spełna głowa, kość słoniowa, indiański brylant. Cały czas to jednak trudno zdobyć.
Dobrze. Tutaj jednak mamy pozdobywane. Pójdźmy jeszcze do naszych ukochanego marszalda, te sprawy i te inne. Nie, 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 nie. Czemu on uciekł? Ej, dzięki, daj mi spokój. Na razie nie widzę, żeby tego kupować, bo to mi jest całkowicie niestety niepotrzebne. Weźmy tutaj, zobaczmy. Map skarbu, tutaj są pióra. O, superancko, są pokazane, gdzie mamy wszystkie pióra. Tam mi się podoba, na pewno tu zbieram mapa. Flag, oczywiście też, że chcę wiedzieć, gdzie są wszystkie mapy Śródmieścia. Flagi Watykan, oczywiście tak samo chcę wiedzieć wszystko. Zadania kupców, służbie sztuki. Ale ty, perle vostre. Masz jeszcze obrazy jakieś. Aha, autoportretów wszystkich nie masz, więc okej. Czyli tak, nasza mapa to już teraz całkowicie zajęła się pierdoletami. Mam tak, gdzie mam misję? Zobaczmy, tutaj mam jakieś wspomnienie. Agenci Templariuszy. Czyli to jest jakaś jedna z takich główniejszych misji, to co się robi. Dużo takich, no, skradania, biegania, takie tam sprawy. Tu mamy główne, tak, tutaj mamy te rzeczy. Leonarda mamy skończonego. Stał nam kurtyzany oraz... oraz złodzieje. Tak, teraz się wymienili, więc wypadałoby to ich tam sprawdzić, zobaczyć. Zaraz sobie sprawdzimy, skoro możemy, to... No co, misję do zabicia? Jak tak sobie tutaj patrzę. Zobaczcie, sami misje. A nie, tutaj to są jednak nasi asesyni. Ale dobra. Zobaczmy, czy nam wzrosło to, co ja chciałem zobaczyć, bo aha, to jest strzał przywołana. Muszę więcej w trakcie walki. Tak, musimy się udać tutaj i tutaj. Ciekawe, czy tamte rejony też wieży Borgiów mamy odblokowane. Backspace. Rozejm Fiora, akceptuj. Co mi moi kochani powiecie na to? Jakie misje znajdziemy tutaj? Ha, przychody żywą cały czas jest większa, więc to mi się podoba. Nie narzekam na brak gotówki. Matko, co mi powiesz? Coraz więcej mamy naszych piapiółek, więc możemy wykonać coraz więcej questów. O, nie chcę się gonić. Kurczę, oni tak szybko biegają, że
Że masakra. Dobra, zobaczmy tutaj. Misje kurtyzan teraz są na tym rejonie. Więc skoro są na tamtym rejonie, to teraz udamy się do kryjówki złodziei i tam. Gdzie jesteś? Koloseum. Gildia Złodziei. Tam pobierzemy misję do wykonania. Nie wiem, czy ja wykonywałem na odcinkach, czy nie, bo to w sumie jeden odcinek, dobra, już wszystkie cztery misje wychodzą, albo trzy. Więc nawet fajnie. Mógłbym to nawet wam pokazać, bo to jest fabuła cały czas, tak? To nie jest tak, że jednak to nie jest, tak? Dobra, to są przychody Rzymu, więc pobierzemy pieniądze. Zainwestujmy też 800. Aha, szali. Tak wiem. Dzień dobry. To jest dzielnica antyczna, więc musimy też zebrać sobie wszystkie flagi. Wszystkie te. Uzyskamy pelerynę bordziów. Też będzie fajnie, to też tam nam zmniejsza rozgłos czy coś w tym stylu, więc wszystko ma swoje plusy, ale to chyba nie poza odcinkiem, te wszystkie zbieranina cała taka, to wiecie. Ja to będę serenderował, będę sobie grał i tak to będzie wyglądać. La Volpe. Where are you? Dobrze. Skoro tak twierdzicie. Skradziono tyle, ale nie przebiegłem 1000 m sprint. To jest chyba całe miasto chyba. Przebić spita. Ciekawe, co znowu takie misje nam dają. Może też to wykonam poza odcinkami. Bo to przecież tak Christine się tam skończyły. O, zobaczcie, tutaj Cezare. Nie no, wykonamy jeszcze ten skarb. Jak już jesteśmy tutaj niedaleko, to w sumie. A to co, najebani to nie? Z pijanym nie pogadasz? Znaczy pogadasz, ale. Z jakim skutkiem to już twoja sprawa. Ale w tych skarbach niestety znajdują się ciekawe rzeczy. Różne totemy, nie totemy, jakieś tam pierdolety ciekawe. Koniku, przybądź. Pędzi. Bye bye. Ej no. Dobra, to jest zjechać na dół? Bez przesady, no ludzie. Dobra, wyjdziemy sobie tutaj. Też nie jest daleko, więc. Damy sobie również radę. Kurwa. Jezus, ta gra to z momentami jest taka toporna, ale co się dziwić, to jest gra, stara gra, ale.
irytuje fajnie. To, co zamierzali, to jednak mi się udało, bo irytuje superęcko. Jednak teraz ludzie są przyzwyczajeni do tych nowych asesynów, prawda? Aha, tu nie wejdziemy, tu wejdziemy znowu. Patrzcie, jeżeli to już jest tam Borgi, no wziąć zdobędę, że nie będę taki, tak? Może to być nudne albo coś w tym stylu, ale jednak ja lubię znajdźki, tak? 26 na 101 flag. To jest prawie wszystkie. Dobra, tutaj jest nasze do odnowienia, tak? Piramida. Nieźle, że w Rzymie były piramidy, co nie? Piramidę Cestia. To jest jakaś część czegoś to była, no. Nie wiem, ale jest piramida postawiona, więc śmieszne, tak? Przychód Rzymu się zwiększył. Ej, zobaczcie, ja mam mało pieniędzy. Miałem troszeczkę więcej. Czyli jednak te naramienniki, te wszystkie napierdolety mnie tutaj pozajmowały. Dobra, tutaj jak widzicie, mam od razu. Nie, to jest budynek złodziei, to nie. Tu nie wiem, czy już mogę. Tu wiem, że leży Lomurusa, Remusa. Zadanie złodziei. Też jest zadanie złodziei. W sumie to tak sobie wezmę najpierw. Nie, to jest tylko budynek złodziei, więc nic takiego poważnego tutaj nie jest. A zobaczmy te agenci tych templariuszy, tak? Czy to jest coś takiego parkurowego, czy nie? Czy to jednak można sobie tak na lajcie zrobić i mieć wyrąbane? Bo takich chyba jeszcze misji to nie mieliśmy w naszym Assassino, więc będzie ciekawie na pewno, na 100%. To już wam od razu mówię. Byle żeby to nie był parkour albo coś w tym stylu, bo takie rzeczy tym się za bardzo nie chce robić. Ten sobie gościu łowił ryby, więc nalejcie. Aha, dobrze, to gdzieś musi być na górze. Możliwe, że to będzie coś z zabójstwem. Albo. Lam często spaceruje po pobliskich dachach. Znajdź go i go zabij. Zabij swój cel ukrytym ostrzem. Lam. No dobrze, no to w sumie co, no, szukamy lanca, załatwimy go raz, dwa, na pewno teraz w zasięgu ukrytego ostrzego tutaj nie mamy.
Co to jest, panowie, panie? Szybki strzał i... Rego Stein, patrzcie. To mi się podoba. Ja będę z tego korzystał. Ile wlezie. Z kuszy. Jednak kusza to jest kusza. Co jeszcze? Znajdzie mi się jego trupa. Pełna synchronizacja, to mi akurat, wiecie co, nie obchodzi. Ale dobrze. Nagrywam 18 minut, więc może bym coś tutaj podciągnął, jakiś wątek główny. Daj pierdoły, to trzeba sobie zrobić chyba po tym, poza odcinkiem. Ale te misje jednak pozwolę sobie tutaj... Spierdzielaj, no kurczę. Będziecie mi tutaj tak naprawdę przeszkadzać. I zobaczcie, wepchnęliście mi do wody teraz i ja nawet nie wiem jak... Patrzcie, z tych brudnej wody wyjść na ludzie, no. Dobra, hopaj, hopaj. Zbierzmy tą flagę Borgiu, już mam 27, jest prawie wszystkie. Ale zobaczcie, mam tutaj szybką teleportację, więc punkt szybkiej podróży, nie szybka teleportacja, co ja też mówię. Nie powinno się tak mówić. Uznajmy. Przychody Rzymu zwiększają się, to jest najważniejsze. Czyżby misje Gildii Złodziei, tak, znaczy Gildii Zabójców są też aktualne, jakieś nowe? Nie wiem. Ale na pewno mamy kurtyzan i tego, więc porozmawiajmy. Oczywiście, że tak. Ukradnij dokumenty Borgiów gangowi Centorci. Pozostań podczas próby wykradzionej. Dobrze. Spróbuję być niezauważonym. Jak nie, wybijemy wszystkich i... Gdzie to oni mogą być? Centoczci. Dobra, chodźmy tu na górę. O, jest skrzyneczka. Teraz te skrzyneczki w dziwnych miejscach się pojawiają tak naprawdę. Aun, całun, coś w tym stylu. Ale jak widzimy... Zabierzmy to. Haha, szybki. Oj, ty daj mi spokój. Prawie udało mi się niezauważenie. Ale patrzcie, już są nasi ludzie. Wystarczy tylko tutaj wbiec.
I oni sobie poradzą. Więc po to fajnie mieć tutaj wszystkich wykupionych, bo to naprawdę pomaga, tak? Działamy jak taką prawdziwą mafia. A zobaczcie, łatwa, prosta misja i przyjemna. Ty gościu, daj mi spokój. Ja tutaj próbuję oddać questa, a ty mnie gonisz. Ja pierdzielę, no ludzie, no serio. O, ten się wywalił w miejscu. Nie wiem, czy on udawał, czy co, ale śmiesznie mu to wyszło. Dobra, próbuję wrócić do tego miejsca, gdzie mam oddać tego questa. Ale proste to też nie jest. Fajnie, quest wykonany, kolejny. Powiem wam tak, na razie kończę odcinek, bo mi się strasznie się chce. Nagrywałem 26 minut. Na razie to będzie koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!